W sumie zrobię sobie misję główną. Najwyżej wrzucę to. Wrzucę jako zapis też. Tylko odpalimy to źródło jeszcze, żeby było widać, co piszecie. Żeby YouTube'owicze nie narzekali, że nic nie widzą. Nie wiedzą, na co odpowiadam. 260 zł za te... Nie no, kurde, właśnie 260 zł za trylogię to jest mega dużo. Jak za stare gierki, nie? Idź, idź. Hej, co się dzieje? Kapitanie? Zabito doktora Jimeneza. Co? Co, kurwa? Ten sukinsyn. Jezu Chryste. Poszerzył mu uśmiech noży. Czy Taylor? Czy Taylor coś widział? Narkotyki zniknęły z obozu. Taylor. To moja wina. Ja przydzieliłem go do lazaretu. Nie, o to mi chodzi. Mówię tylko, że Taylor to ćpun. Wiedziałeś? Nieważne. Już nie. Znaczy, Andrzeju, ogram od trójki, bo ja w trójkę grałem, tylko no trójeczkę niestety niestety co? Nie skończyłem jej nigdy w zasadzie. Ej, to mi ktoś ostatnio polecał. Kurwa. Przetrwanie, walka co z walka w zwarciu. Fok. Dobra, chuj. Zrobimy z kamieniem. Dwadzieścia godzin już, no. Znaczy wiesz, ja ogólnie myślałem, znaczy z tego jak patrzyłem na czasy ogólnie gry, nie? To tak ludzie grali po 40 parę godzin, nie? Myślałem, no dobra, to będzie trochę... Trochę będzie tego ogrywania, nie? Ale w sumie... Gdzie ja też robiłem jeszcze misje poboczne, jakieś tam pieprzone znajdźki, wypalanie gniazd co niektórych i... No i główne misje, nie? No i w sumie... Ups! I w zasadzie, no... Jestem tu. Jak patrzyłem na misje główne, to minus ta misja, która teraz się właśnie zakończyła, ta króciutka, bo to jest taki te króciutki, to zostało mi jeszcze teoretycznie 19 misji, odjąć tą, którą właśnie teraz skończyłem. W tym, że trzeba policzyć tego, w tym, że no, tych misji takich krótszych będzie jeszcze kilka, więc myślę, że z 10... Co było? Z 10 misji nie więcej. Pewnie jak wyjadę dopiero stąd, to mi zakrzyczy o kolejną misję. Uwielbiam to. Czy 120 była cena? Nie, z tego co widziałem, to od samego początku 260 zł. Znaczy te 40 parę to z tym czyszczeniem wszystkiego, jak podali, to możliwe mieć. Kapitanie Corey, zgłoś się. Kapral Saint Jean do kapitana Corey. 18 godzin czy zajęło? No. Znaczy, jak sam główny wątek, to tak. Wysłaliśmy już kilka patroli. Pułkownik jest wściekły. No, nie wątpię.
Doktorek był w porządku. Kapitan Jimenez był naszym jedynym lekarzem. Proszę posłuchać. Taylor wspominał coś o chacie narciarskiej. Pojadę tam i zobaczę, czy uda mi się go namierzyć. Jakby co, odezwijcie się. Aha, i kapralu. Pułkownik chce Taylora żywego. Dobrze. Zrozumiano. Bez odbioru. Dokąd tym razem? O, skubańcuch. Jak w sumie robisz same misje główne bez jakichś tam większych znajdziek, zbieractwa i tak dalej, to 18 godzin, no. Kurwa mać. To jest tak, jak się nie patrzy przed siebie. Główny wątek 15 godzin? Co? Jakim sposobem? Chyba nawet czasy tej gry są dłuższe. Ja może w demo jakieś grałeś? Uwielbiam te wilki. Właź do środka. Jeszcze żywotne. Jebane. Kurwa. Wyjobczyłem. Oho. Może je tak trochę dobić, nie? Tam to jakiś złom jeszcze będzie, halo? Jest jakiś złom? A, już chyba byłem w tej chacie kiedyś. Ile grałem godzin na live w Minecrafta, ale w sensie, że dzisiaj czy ogólnie? A to, no to w sumie tak, jeśli się uprze. Znaczy, jak ja to mówię, jeśli przynął live już, to tak, to przejdziesz dużo gier, dużo, dużo szybciej niż standardowe czasy. Ale w tej grze tutaj brakuje... brakuje to jakby takiej, wiesz, nie? Bo to dużo misji jest takich podobnych do siebie, nie? Znajdź, przywieź, oczyść obóz, bla, 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 coś tam, coś tam. Oni strasznie dużo, czy przynajmniej twórcy gry, mi się wydaje, że oni chcieli dużo zaczerpnąć z inspiracji z The Last of Us. Ale że studio jeszcze dosyć małe i nie do końca im to wychodziło, no to wyszło to jak wyszło. Tryb kamyka. Ogólnie? O Boże, Andrzej. To ja gram w Minecrafta dobrych kilka lat już, więc... Dużo godzin. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Senjo, jesteś tam? Tak, Weaver, jestem. Mów mi Jim, stary. Słuchaj, nigdy ci nie podziękowałem. Znaczy, za pomoc. Wiesz, ja... Zdałoby się paliwo. Ja po prostu wykonuję rozkazy. Nieważne. I tak ci dziękuję. Serio. Doceniam, że zachowujesz życie w syfie.
Muszę ci powiedzieć, chłopie, że ten napal jest już prawie gotowy. Niedługo przydasz nam się przy testach. Mówisz, masz. Dobra, jasne, Weaver. Jim, będziemy w kontakcie, bez odbioru. No. Znaczy, na przykład tam, gdzie wcześniej byłem, w Lost Lake, nie? To w zasadzie było tak już monotonnie. Tutaj teraz zaczęło się coś tak dziać w tej lokacji. Więcej takiego ciekawego, inszego. Ale tam były momenty, gdzie już te misje były po prostu tak nużące, że... Znaczy, no małe studio na razie, nie? Znaczy, nie oszukujmy się, no nie duże studio. Ale mimo wszystko nawet im to fajnie wyszło, nie? Nie jest źle. Patrzmy. Niech tylko wytrzyma. O kurwa. A to skurwiel! No. No dobra, Taylor. Co ty tu do diabła robisz? Przydałoby się. Jakiś dobry serwis. To tutaj. Dobra, zobaczmy. Co tu się dzieje? Wciąż sobie radzę. Pieprzone traszki mnie tak irytują. Są tak denerwujące. Czekaj, nie myślałeś może, żeby zrobić Safe City, że grasz tylko na live? Nie myślałem w sumie. Muszę dostać się do środka. A powinienem? O, kurwa. Oh shit. Ten co? Dokąd biegnie? Ogólnie to czasami ta inteligencja przeciwników jest taka... Co? No tak, dzieci to dokładnie, nie? Traszki. Chociaż w sumie rzadko się zdarza, żeby w jakichś takich grach, nie? Były w jakiś tam sposób przedstawione dzieci, nie? Na przykład w GTA nie ma w ogóle dzieciaków. Nie da się. Patrz. Ach, ta liniowość. Nie masz
Tomigona. Wiesz co, muszę sobie zobaczyć do sklepiku, bo dawno nie byłem. Tutaj nie wejdę, nie? Zamknięte. Dobra, od frontu. O. Muszę sobie luknąć do sklepu, bo mnie tam dawno nie było. Poza uzupełnieniem ammo. Taylor. Maćku, właśnie o tym samym pomyślałem. Jak się miewasz, Taylor? Zjebałem sprawę, stary. Nie chciałem go zabijać, stary. Miało go tam nie być, a ja... Doktor był spoko gościem, wiesz, kurwa. On mi pomógł, no. Chodź, wstawaj. Nie. Nie chcę, żeby mnie powiesili. Nie chcę wisieć. Hej, słuchaj, Taylor. Szarpiesz się, straż w gacie, a wszystkie te zjeby stoją na baczność. Śmieją się z ciebie. Ja nie chcę wisieć. Chcę, żeby mnie powiesili. Proszę, nie pozwolić. Brakuje mi tego czegoś, że na przykład tutaj nie ma czasami decyzji, że mogę na przykład go zabić albo go oddać w ręce, nie? To by jeszcze było spoko. Chętnie bym go teraz kropnął tutaj. Będzie, że przydawkował. To jest kozackie do czyszczenia roju. No to elegancko. St. John! Tutaj! Przydawkowanie. Cholera. Chciał na zewnątrz. No akurat go nie oddał, tylko dead body, dokładnie. Nie obchodzi mnie, co zrobił. Świrusy nie dostaną go. Mogę panu powiedzieć, że pułkownik nie będzie zachwycony. I jak? Niestety, był już martwy. Przedawkował. Odzyskaliśmy większość narkotyków, nie wszystkie. Zupełnie jakby na świecie nie było wystarczająco dużo zepsucia. Jakby świat nie był już przepełniony bezmyślnymi, bezdusznymi kreaturami. Zabierzcie to do lazaretu. I tym razem wyznaczcie kogoś, kto nie jest cholernym ćpunem. Tak jest. A wiesz, kogo mi Abson ten pułkownik przypomina? Taką starszą wersję tego. Dawida 120B. Ej, właśnie, gdzie mogę sobie znaleźć te malowania? No nikt. Ciula nie mogę znaleźć właśnie tych malowań do moturu. Dick, kapral dowodzący.
broń. Ale w sumie... Ja chyba jeszcze jej nie mam. Czy to mówisz o tym, RPD? O tym mówiłeś? Bo to wygląda taki Tommy Gun trochę, nie? A la z mafii. Czy mówisz o tej? Chicagowski rębak? Obok peperzy, czyli to. Okej. O tak, sam mam jedną sztukę. Dobry sprzęt. Zobaczymy. Bo ta nawet też sobie fajnie radziła. Ta RPD. No to ma obrażenia. Obrażenia nieco większe, a tak to... No i moc obalająca, nie, jednak deczko większa. To teraz po sobie coś wybierzesz na tą drugą broń, nie? Nie wiem, czy snajperka będzie dobrym rozwiązaniem. No to mi RPD. Jaką drugą obrońkę polecasz? Co, chcesz mnie zaprosić na randkę, czy co? Jestem zajęty. Że tą Tommy RPD sobie zostawić? A, lubisz wydawać. Kurde, to jeszcze... Aha, trzeci poziom... Oh my god. Okej, okay, dobra. Każda pomoc się przyda, nie? No, i coś to trzeba mi się podoba. Pieniądze wydawać. Deacon, tu Sara, musimy pogadać. No tak, hej, jestem. Chyba masz dobry nastrój. Ej, jest przełom. Potrzebowałam tylko sekwensera DNA. Jestem gotowa do testów. Deacon, mogę przetestować serum. Wow, okej, okay, a to co mogę dla ciebie zrobić? Powiem ci, jak przyjedziesz. Bez odbioru. Deak! Tutaj sobie ulep... Ale właśnie nie wiem, czemu tutaj u nich w ogóle nie mogę... No, mam odpowiedź. Nic zrobić. Okej. Okay. Na razie, kapralu St. John. No właśnie ja u tych maczków właśnie u tych mam zablokowane, ale tylko w tym obozie tutaj. Jakbym pojechał tam do tego, do Kuriego, czy Koriego, czy jak mu tam, to tam bez problemu. Ale u tych mam tak, że nie mogę. Czekaj, chwila, co ty chcesz, jednego żywcem? Trochę trudno prowadzić badania nad trupem. Masz. Co to ma być? To specjalny środek usypiający, pozbawi go przytomności na czas transportu. Jestem już blisko, Deacon. To może być to. Tak jest. Ale już obcą taką reputację powinien tutaj mieć, że mucha nie siada, bo tam tutaj u Tucker na przykład miałem niższą reputację i ugadałem. Świetnie. Trzeba będzie może podjechać później tutaj. To zrobić. Tylko potrzebuję określonego rodzaju, dobra? Czekaj chwilę, określonego rodzaju? Na południe stąd, niedaleko Rim Drive, jest taki stary kurort. Teraz mieszka tam cała kolonia zainfekowanych dzieciaków. Traszek. Okej. Okay. Odezwij się, jak tam dojedziesz. Bez odbioru. Kolonia Traszek. O mój Boże. Muszę to zobaczyć. No właśnie, reputacja też mi tak wydaje, że ona odblokowuje to, co możesz kupić, nie? Sęczo, raport. Nie, że... Wykonuję zadanie dla porucznik Whittaker, więc jestem teraz trochę zajęty, kapitanie. Zrozumiano. Daj znać, jak skończysz. Jesteśmy gotowi przetestować broń Weavera. Corey bez odbioru. Kurwa. To by było na tyle, jeśli chodzi o wyścig Sary z Weaverem.
Sara, już jestem. Dobra, musisz znaleźć dziewczynkę w czerwonej koszulce, w takiej dziecinnej koszulce, na której jest tycia kicia, czy coś takiego. Dziwne, że pułkownik nie spalił jeszcze tego miejsca. Powiedziałam Mattowi, żeby nie ruszał tego miejsca. Od miesięcy prowadziłam tam testy. Potrzebuję ich, żeby zrobić serum. Tylko jak mam niby znaleźć tę, którą chcesz, nie zabijając całej reszty? Nie mam pojęcia, ale po prostu zrób co musisz, dobra? Potrzebuję dziewczynki w tej czerwonej koszulce. Jest. O, shit! Jaka cholera, miałem jej nie zabijać! Ups! A co tak odruchowo? Nie powiem. Przyjemnie było jej przypierdolić, ale... zajebiście. Dzięki za follow. Przyda się. Co za gówniak? Mam cię, Magnido. O Jezu! Mała gnida. Jeszcze nie mogę cię tam podnieść. A zajebiście! Bang! O kurwa. Cudowne. Szarkus, siemanko. Nie? A jak już nie wiem, że chyba jakieś siadło... Taka tuba na ryj. Dobra, idę z tym gówniakiem do tego. Kurwa! Jezu Chryste! Hej, kapitanie! Pożegna się? Ossało mi motor. Pułkownik, nie toleruje zwierząt na wyspie. Pani porucznik potrzebowała żywego obiektu do badań. Wasza dwójka naprawdę nieźle się dogaduje. Pan i porucznik Whittaker. Wykonuje swoją pracę, sir. Proszę tylko zapamiętać. Pułkownik nie pozwala na bratanie się żołnierzy z zaciągu i oficerów. O nie, nie. Nie można na to pozwolić. Tak. Nie przeszkadzam. Tak jest. Okej. Fajnie się strzela. Ma takie coś w sobie przyjemnego. Czekaj, czekaj! No i proszę o to. Co ja porażę, że ich biologia jest teraz trochę popierdolona. Nawet nie mogę dobrać dawki. Masz, trzymaj, trzymaj to. Właśnie nad tym pracowałem. Zaczekaj, tylko kilka sekund. Trzymaj go. Go? Chyba ją. O kurwa. Ups. Jasna cholera. Ja pierdolę. Czyli nie działa? Nie mam pojęcia, co tam dodałaś, ale poszło kurewsko szybko. A niech to szlak! Ty nie... Nie robisz żadnej broni biologicznej. O mój Boże, ty próbujesz to wyleczyć. Myślałam,
że kiedy zdobędę oryginalne komórki z Cloverdale, będę w stanie stworzyć antyciała z wirusa i zastosować inżynierię wsteczną. Jezu. A teraz cała ta praca, wszystko, co do tej pory zrobiłam, poszło na marne. Nie mogę ich uratować. Nic nie może zmienić ich z powrotem. Wstawaj, strzepnij kurz i dawaj dalej. Nie widziałeś, co się stało? Każda komórka w ciele tego dzieciaka dosłownie wybuchła. Dlatego właśnie nie możesz się poddać. Co? Bo nazwałaś go dzieciakiem. Masz pojęcie, jak wiele tych stworów już zabiłem? Ale nigdy mi to nie przyszło do głowy, wiesz, że to coś było kiedyś dzieckiem. Spotkałem kiedyś dziewczynkę, która mówiła o świrusach tak samo jak ty teraz. Nazwała ich chorymi ludźmi. Myślałem, że to szaleństwo, ale ona patrzyła na nich tak jak ty. Myślisz, że oszalałam? Nie, nie. Myślę, że jesteś jedyną rozsądną osobą, którą ostatnio spotkałem. Wciąż pamiętam tę noc, kiedy cię straciłem, ale zaczynam rozumieć, że to nie była ta noc, kiedy wsadziłem cię do śmigłowca, tylko następna. Ja i Boozer pojechaliśmy do obozu dla uchodźców, gdzie miałaś na nas czekać. Tyle tylko, że wszędzie były świrusy, śmigłowce płonęły, ludzie krzyczeli, strasznie dużo ludzi. Więc walczyliśmy i wygraliśmy. I co znaleźliśmy? Ciała. Wszędzie były ciała. Sprawdziłem każde zwłoki, każdą twarz. Musiało ich być z 1000, a może nawet więcej. Sprawdziłem każde z nich. To wtedy cię naprawdę straciłem. To ten pułkownik ogólnie jest dziwny, no. A Boozer? Boozer, on po prostu... On tylko próbował utrzymać mnie przy życiu przez następne 2 lata. Nic więcej, tyle że wtedy już miałem to kompletnie w dupie, wiesz? A potem zobaczyłem ten helikopter Niro na niebie i pomyślałem sobie, pierdolcie się, wszyscy. Bo nawet jeśli ona żyje, to wiesz co zrobię? Znajdę ją, potem odjedziemy i nie będziemy się za siebie oglądać, bo nie chcę być w jakiejś bojówce, nie chcę nigdzie walczyć i nie chcę żyć w żadnym obozie. Więc czemu ciągle tu jesteś? Jestem tu przez ciebie. Przez to wszystko widzę, jak ciężko pracujesz, jak bardzo jesteś oddana sprawie. Większość ludzi po prostu próbuje to przetrwać, ale nie ty. Ty ratujesz cholerny świat. Jak widzisz, niezbyt dobrze mi to idzie. Dlatego wstawaj. Strzepnij ten kurz i dawaj raz jeszcze. Wracamy do Cloverdale. Mają lepsze wyposażenie. Trzeba sprawdzić te ich badania. Zrobisz to. Pomożesz mi? Tak, pomogę. Pomogę ci, ponieważ... Twojek Janusz? Sara. No, coś takiego. Taki, no. Nie poddawaj się. Ewentualnie wujek Andrzej. Pojedziemy na północ. No i powiemy im, że musimy jechać po zaopatrzenie. Nie wrócimy tutaj. Nie, zupełnie znikniemy. Tyle, że jak nas złapią... To nas powieszą. No to nas powieszą. Proszę pani? Tak? Dick, pułkownik cię szuka. Zaraz przyjdę. Spakuj się, niedługo wrócę. Dziękuję. O, wujek Dawid 120B, dokładnie. Kapralu St. John. Tak jest? Proszę ze mną. Gotowi? Pułkowniku, tak jest. Cały szajs gra i buczy. Motor już gotowy, sobie. Nie jestem pewien, czy rozumiem. Porucznik Weaver ukończył swoją broń. Czas na testy. No nie, no jest tak podobny do Dawida, tylko że bez wąsa. Chociaż nie, Dawid też ma takie leciutki, taki dziewiczy trochę jeszcze, nie? Pewnie. Normalnie jak Dawid. Jasne. Do roboty, ekipa. I to ja rozumiem, bracie. Panowie! To początek nowej ery. Do dzieła. Poruczniku, za mną. Tak jest. Dawid za 20 lat. O oh God.
Chyba mogę... Powinieneś tu zostać i dać mi to zrobić samemu. Co ty, kurwa, życie ci niemiłe? Nie. Dlatego właśnie uważam, że to robota dla jednego. Nawet z dopakowanymi mołotowami Weavera nie skasujemy całej hordy naraz. Nie. O, nie, 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 że hordę? Myślę, że tam zejdę. Oh, fucking shit. Ciągam po trochu, uciekając jak popatrzę. Nienawidzę hord. Muszę jakoś... Nienawidzę hord. Spowalniać, może ustawię kilka pułapek. Zawsze mnie zeżrą. Kurwa, zawsze. A na koniec ich wysadzę. Cory, jak będziemy biegać razem, to ta cała akcja nie wypali. Ściągniemy sobie hordę nawzajem na kark. Nie, zostań tutaj i obserwuj uważnie. Jeśli zacznie się pierdolić, pomóż mi i mnie wyciągnij. No, chyba, że masz coś lepszego. Nic nie mam. Nienawidzę tego. Nienawidzę hord. Mam więcej mołotowów. No. Świetnie, świetnie. Na pewno się przyda. Ale... To tylko jedno mam? To taka bieda? Tam trzeba będzie sobie ten zrobić. Okej. Okay. Jezus. Nienawidzę tego. To jaki masz plan? Jak mówiłem, muszę ich jakoś spowolnić. Te sukinsyny tłoczą się, włażą na siebie nawzajem, więc jeśli znajdę jakieś ciasne miejsce między ciężarówkami, linkami czy czymś, to przeciśnięcie się tamtędy trochę im zajmie, a kiedy się oddalę... Wysadzisz ich w pizdu. Dokładnie tak. A po kilku takich akcjach będzie po hordzie. I to ten plan? Zgadza się. To życzę szczęścia. Szczęście, nie ma to nic do rzeczy. Jason, witam pana. Cóż tak mało ludzi na streamach. Jeszcze pana pamiętam, jak byłem młodszy, oglądałem pana serię z Minecraft na modach. Piękne czasy, zostałem chętny i poglądam. Fajna gierka, pozdrawiam, trąco. Spoko, dzięki. Ale nie musisz na pad. Wystarczy kusiek, kusiałek, byle nie Hubercik. Nienawidzę hord. Nienawidzę hord. Naprawdę, nienawidzę ich. Dobra, ruszam. Widzę cię. W razie czego daj znać. Zrozumiano. Kurwa. No umrzyj, żeś ponownie. Kurwa. To nie zdechło? To, gdzie ta horda jest, kurwa? Nie, Velbon, nie. Tak nie można. Nienawidzę hord. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, jak mnie tutaj zabiją. Że nienawidzę hord. Mówiłem już to? Że nienawidzę? Mam full. Butla. Polistyren. Holy fuck. A co, praca? No właśnie, mógł mu to wbić w czachę, ale mu nie wbił. Otóż to. Jak spanko w album? Przecież masz wolne jutro. To po co w spanko? Nie.
To po co ci spanko? Holy fuck! To nie był dobry pomysł. Oj, nie był dobry pomysł. Kurwa. Kurwa. A! O, no, no, no! Czemu ja poszedłem w ten... Ja pierdolę. O, nic nie dało. Mam więcej mołotowów. O, serio, really? Świetnie, świetnie. Na pewno się przyda. Żeby świecić, ale a co masz do roboty takiego, żeby nie spać do 11? Ja śpię do 11. To jaki masz plan? Jak mówiłem, muszę ich jakoś spowolnić. Te sukinsyny tłoczą się, włażą na siebie nawzajem, więc jeśli znajdę jakieś ciasne miejsce między ciężarówkami... Dokładnie, jamnik, czy dokładnie. Przeciśnięcie się tamtędy trochę im zajmie, a kiedy się oddalę... Wysadzisz ich w pizdu. Dokładnie tak. Albo w kilku takich akcjach będzie po hordzie. Kurwa, teraz są tu już? I to twój plan? No, zgadza się. To życzę szczęścia. Szczęście nie ma tu nic do rzeczy. Dobra, ruszam. Widzę cię. W razie czego daj znać. Zrozumiano. Ruchy, Sencho, ruchy! No to ty nie powiesz! Ale to wyjątkowo. Kurwa! No biegnij, kurwa, biegnij! O, no, 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 no! Ej, ej! O, oh, no! Ej, ta kondycja w ogóle tutaj, kurwa, strasznie szybko, powoli, znaczy no, szybko się kończy. Kurwa! Kurwa! Powiedz, że to wybuchnie. Jebało trochę, ale dobra. Aaaa! Fucking! Ja pierdolę. Sencho, spierdalaj! O, spierdalam. O! Kurwa! Ja nie chcę z nimi walczyć. Oni mnie zaraz oporowią. Nienawidzę hord. Nienawidzę hord. Kurwa mać, sam się wysadziłem. Ja pierdolę. Napij się czarnej wody. Nawet mi się nie chce. No kurwa, za każdym razem mnie tu będzie wypierdalać. Świetnie, świetnie. Na pewno się przyda. Za blisko, no. To jaki masz plan? Jak mówiłem, muszę ich jakoś spowolnić. Te sukinsyny tłoczą się, włażą na siebie nawzajem, więc jeśli znajdę jakieś ciasne miejsce między ciężarówkami, budynkami czy czymś, to przeciśnięcie się tamtędy trochę im zajmie, a kiedy się oddalę... Wysadzisz ich w pistu. Za późna godzina na moje męczenie się z hordą. Po kilku takich akcjach będzie... Trzeba coś zaraz kłapnąć. I to twój plan? I coś obejrzeć. Zgadza się. Bo ciężko widzę tą hordę dzisiaj. Znaczy w sensie teraz. Dobra, ruszam. Widzę cię. W razie czego daj znać. Zrozumiano. Dawaj, chłopcy! No to proszę! Kurwa!
już za tobą! Dokładnie tak miałem prawo! To nie wybuchnie? Kurwa! Chyba będę martwy. Kurwa, nie chcę mi... Nie, dobra, słuchajcie, mam to gdzieś, nie, dzisiaj, nie chcę mi się... Nie chcę mi się już dzisiaj nad tym męczyć.